Państwa serdecznie przywitać w murach Muzeum Śląska Cieszyńskiego na wspaniałej wystawie, bo my tylko mamy wspaniałe wystawy i co więcej mamy też szczęście, Muzeum Śląska Cieszyńskiego ma szczęście do wspaniałych pracowników, także mogą takowe wystawy tworzyć. Ja wiem, że część z Państwa być może sugerowała się tytułem rynkowym, że będą tutaj obiekty znalezione w czasie badań archeologicznych, ale te badania jeszcze się nie skończyły. Także to jest niemożliwe w ogóle, żeby one się tu pojawiły, ponieważ jak Państwo wiedzą, badania trwają i dopóki cokolwiek na rynku się dzieje, to nic pokazane nie będzie i wedle umowy, i ja już to powiem, żeby już wszyscy wiedzieli, że tak za 2 lata zapraszamy na wystawę poświęconą tym obiektom, które są efektem wykopalisk na cieszyńskim rynku, ale to też jest rynek. W całej polskiej historiografii tutaj trwa duża dyskusja wśród historyków, na jakim polu można się łączyć z archeologami, na ile można sobie pozwolić na wspólne prowadzenie badań, a gdzie odchodzić i skupiać się tylko na źródłach historycznych. My nie chcemy popełnić tego błędu teraz, kiedy mamy tą wielką dziejową historię, opowiedzieć, dopowiedzieć bardzo dużo do historii dawnego Cieszyna. I mam nadzieję, że to się stanie. Badania zakończą się konferencją naukową, gdzie różni badacze z różnych dziedzin, czyli będzie to konferencja interdyscyplinarna, wypowiedzą swoje zdanie na temat tego, co na rynku znaleziono, wypowiedzą swoje zdanie na temat tego, jak rynek dawniej w Cieszynie wyglądał. I myślę, że będzie bardzo ciekawie, drodzy Państwo, bo historia cały czas idzie do przodu. Ona nie jest nauką, która się skończyła, nie jest nauką definitywną i to jest chyba w niej najpiękniejsze, że po nas przychodzą kolejni i znów mają coś do powiedzenia. Zawsze musimy patrzeć na to, myślę, z dużym takim szacunkiem do tych również przyszłych pokoleń, które przyjdą i znowu coś odkryją. Coś, nie że im zostawiamy, ale na tym polega jak sądzę, magia historii.